Desperata. Jesteś taki utalentowany, Luka. Od kiedy grasz na gitarze? Chyba od przedszkola. Zdaje się, że Marinette bardzo lubi Lukę. Przynajmniej umie z nim normalnie rozmawiać bez tego jej ble, 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 ble. Chyba nie lubisz, kiedy jest przy Adrienie. Luka przynajmniej może wychodzić z domu. Dziękuję. Wyglądają razem tak słodziutko. To prawda. I to jak? Tak sądzicie? No pewnie, wasza przyjaciółka chyba jest blisko z tym chłopakiem. Adrien! Kagami! Tata pozwolił ci wyjść? Oficjalnie jesteśmy na szermierce, ale... O nie, Kagami! Chyba pomyliliśmy adresy. O Red, bardzo mi przykro. Dobrze, że Adrien wreszcie znalazł kogoś, z kim ma prawo się spotykać. Hej, Adrien! Fajnie, że nie przyszedłeś sam, to znaczy fajnie, że z kimś... Hej, Kakamo... Kamogi... Kagami! Miło cię widzieć, Marinette. Przyszłaś na próbę swojego chłopaka? Nie zgadzam się na takie traktowanie! Tylko ty jesteś moją muzą, proszę! Kagami moim zdaniem dość nieźle trafiła. Co ty? Luka to mój przyjaciel! Przecież wiesz, że jesteś dla mnie najważniejsza! Jesteś jedyna nanarki! Nanarki? Nie dam się na to nabrać! Pewnie znowu wyrzuciłeś swoją gitarzystkę! Nie, przysięgam, że nie! Odpłynęła ode mnie! Zostawiła mnie na lodzie! Razem tworzyliśmy zgrany zespół! Wróć do mnie i graj znów ze mną! Jagged i nasza mama? Nie pływamy już na jednej łodzi! Wolę żeglować samotnie! Cześć, Marinette! Moja projektantka rock'n'rollowych okularów! Ty mi na pewno pomożesz! Potrzebuję pilnie gitarzysty! Grasz na gitarze? Ja na gitarze? Umiem coś tam zagrać na flecie, ale chyba nie... Zaczekaj, już wiem! Znam doskonałego muzyka! Serio? Jesteś cudowna, Marinette! Znasz pewnie Adriana Agresta. To najsłodszy, najlepszy model, raczej muzyk na świecie. Może znam parę chwytów, ale raczej gram na fortepianie. Okej, rozumiem. A ten młodzieniec w odjazdowej koszulce? Czy on się nie nada do tego zadania? No jasne, masz absolutną rację. Luka może pożyczyć Adrienowi gitarę, prawda, Luka? Jeśli chcesz, jasne. Zrób z niej dobry użytek. Postaram się. Dzięki. Jagged Stone! Najpierw mnie wywalasz, a teraz chcesz mnie zastąpić kim? Jakimś uczniakiem? Vivica? Czy to ty? Nie ma już żadnej Vivici. Od teraz nazywam się Desperata. Skoro nie chcesz, żebym ja z tobą grała, to w takim razie nie będziesz miał gitarzystki. Ty szczurze pokładowy! Wiedziałam, że kłamiesz. Vivica cię nie opuściła. Wyrzuciłeś ją, tak jak dawno temu mnie! Co? Zamierzałeś mnie zastąpić nią? Hej! Jestem lepszą gitarzystką od ciebie. To mnie wybrał jako pierwszą. Więc ja cię też wybiorę jako pierwszą. Ja trafiam w każdy dźwięk. Vivica zawsze osiąga swój cel. Po co dawałam gitarę Adrienowi? Dlaczego ja to zrobiłam? Kierowało tobą serce i tyle. Och, co się znowu ze mną dzieje? Tiki Krapkuń! Zaczekaj, tam cię na pewno znajdzie od razu. A ty dokąd, mój kapitanie? Vivica, przestań! Hańbisz dobre imię rock'n'rolla! Jagged? Nie! Nie umiem grać na gitarze, ale znam się za to na jojo. Pogramy razem? Wolę sama. Tu będzie bezpiecznie. Dzięki, Luka. Świetnie, Desperato. Miraculum Biedronki, masz w zasięgu ręki. Ja zawsze dotrzymuję umowy, władco ciem.
A gdzie czarny kot? Nie zdążył jeszcze dotrzeć. Więc musimy pomóc Biedronce. Mogę? Co? Kolejny gitarzysta? Za mną, szybko! I tak was dopadnę! Niepotrzebnie narażałeś się na niebezpieczeństwo, ale dziękuję. Pamiętaj, że możesz zawsze na nas liczyć. Miło mi słyszeć, ale kiedy walczysz z superzłoczyńcą, lepiej mieć partnera z supermocami. Ciekawe, co z nim? Kot odgryzł ci język? Zostaw wiadomość. Trudno. Szczęśliwy brat! To gong? Co masz z nim zrobić? Muszę was na chwilę opuścić, ale niedługo wrócę. Prędzej czy później znajdę tego małego gitarzystę. Ja sobie z nią poradzę. Czy możesz mi to pożyczyć? A umiesz grać? Powiedzmy, że mam swój własny, unikalny styl. A teraz znajdźcie kryjówkę, obaj! Możesz się tu schować. We dwóch się raczej nie zmieścimy. Znajdę sobie drugą. Dobra, do zobaczenia. Może zdrzemniemy się do czasu, aż Biedronka wróci? Pora na wielkie wejście czarnego kota. Tak? Wysuwaj pazury! Znęca nad tą biedną gitarą! Od razu lepiej! Marinette Dupin Cheng, wybierz sojusznika, z którym wspólnie wykonasz tę misję. Gdy misja się skończy, musisz natychmiast odnieść Miraculum na miejsce. Desperata jest bezwzględna. Nie mogę popełnić błędu, bo nie będzie drugiej szansy. Dobrze, wybrałam. Moc węża jest wyjątkowo silna, Marinette. Kto jej używa, musi być mądry, by oprzeć się pokusie manipulowania czasem dla swoich celów. Rozumiem, mistrzu Fu. Znam idealną osobę. Aż dziwne, że wcześniej o nim nie pomyślałam. Pasuje idealnie. Nie możemy na siebie w ten sposób wpadać. Zajmijmy się lepiej gitarzystką i jej fatalną muzyką. Zgubiłaś coś tutaj, kropeczko? Tak, muszę znaleźć Adriana Agresta. Chciałabyś powierzyć Adrianowi Miraculum? Nie powinnam ci mówić, ale tak, to idealny kandydat do tego zadania. Możesz zaufać mojemu doskonałemu nosowi. Jeśli Adrian jest blisko, to zaraz go znajdę. Adrian jest tutaj. Twój doskonały nos chyba cię zmylił. Biedronko, czarny kocie, pokonaliście już Desperatę? O, a gdzie Adrian? Może poszedł się schować gdzie indziej. Rozdzielmy się i poszukajmy go. Na razie lepiej się tu schowaj. Chowaj pazury! Tak, Biedronka mnie potrzebuje. Mnie, Adriana! Moim zdaniem ten pomysł jest gorszy niż zafoliowany ser. Uważa, że jestem idealnym kandydatem do tej misji? Nie da się być równocześnie czarnym kotem i innym superbohaterem. Czyli nie jesteś idealnym kandydatem do tej misji. Szczęśliwy traf powiedział, że jestem. To nie tak działa. Czym ja się przejmuję? Ty nawet nie słuchasz. To moja szansa, żeby zakochała się we mnie, Adrianie. Nieważne, jaki to będzie kostium, muszę spróbować. Ona mnie wybrała. Adrian? Adrian? Biedronka? Gdzie byłeś? Czy wszystko w porządku? Tak, po prostu ukryłem się gdzieś indziej. Nie chciałem, żeby Desperata znalazła mnie i Lukę w tym samym miejscu. Potrzebuję cię. Mnie? Adrianie Agres, oto Miraculum Węża, które da ci moc drugiej szansy. Użyj jej dla wyższego celu. Kiedy już pokonamy złoczyńcę, oddasz Miraculum w moje ręce. Mogę ci zaufać? Tak, Biedronko.
Niesamowite. Pozdrawiam. Mam na imię Sas i będę twoim kwami. Ale ja nie wiem, co robić. Wystarczy, że zawołasz Sas, wężowa skóra. Sas, wężowa skóra! Odgryzł ci język? Zostaw wiadomość! Chodźcie! Mam Adriana! Pędzimy za Desperatą! Spotkajmy się wkrótce na placu Trocadero! Obym cię nie zawiódł, Biedronko! Nawet tak nie mów! Jesteś idealny! Idealną osobą do walki z Desperatą! Potrzebujemy silnej armii! Desperata to twarda przeciwniczka! Szczęśliwy trap! Wolałbym podkowę na swoją pierwszą misję! Masz świetne poczucie humoru! Serio? Dzięki! Jeśli coś pójdzie źle, druga szansa pozwala ci cofnąć czas do tego momentu, w którym ją aktywowałeś. Jasne! Druga szansa! Mamy teraz 5 minut. W tym czasie możesz się cofać tyle razy, ile tylko chcesz. Ale potem, kiedy głowa węża wróci na miejsce, przejdziesz przemianę zwrotną. Gdzie ten kot? Chociaż z drugiej strony poradzimy sobie bez niego. Mamy teraz twoją moc! Stworzymy razem idealny duet! Gdzie ona zbiała? Stąd mogę trafić po prostu wszystkich! Bardzo mądrze, Desperato. Jeszcze złap czarnego kota i nie będziesz już potrzebować mocy. Z naklejek uwolnią się bohaterowie i ich mirakula będą moje. Idealny duet, tak? Daj mi trochę czasu. Mamy teraz 5 minut. Do mojej przemiany, wiem. Czyli nie udało się? Nie, ale użyłem mocy drugiej szansy. Nie ma co czekać na czarnego kota. Działamy bez niego. Zobaczysz, stworzymy idealny duet. Zygzak i Biedronka. Zygzak? Jej, jesteś super bohaterem od kilku minut, a już wszystko masz poukładane. Dokonałaś bardzo dobrego wyboru. Gdzie ona jest? Zaczekaj! Poprzednio Desperata trafiła cię stamtąd. Proszę. Chciałem podziękować, że mnie wybrałaś. O! Dziękuję. O! Idealny duet, tak? Potrzebuję więcej czasu. Żeby co? Oczarować Biedronkę czy pokonać Złotynkę? Druga szansa! Mamy teraz 5? Zaufaj mi, już to omawialiśmy. Nie poczekamy na czarnego kota? Nie trzeba, wybierzemy inne wyjście. Czyli już kilka razy ocaliłeś mi życie. Wiedziałam, że... Stworzymy idealny duet? Obyś miała rację. I umiesz czytać w moich myślach. Na razie jest dobrze. Adrian, znaczy wężu? Nazywaj mnie Zygzak. Zygzak, naprawdę jesteśmy... Idealnym duetem! Daruj sobie! Znowu to samo! Nie! Wiesz co, Biedronko? Ja jestem również czarnym kotem i kocham cię od pierwszego spotkania. Mamy teraz 5 minut. W tym czasie możesz się cofać tyle razy, ile tylko chcesz. Ale... Zas, zrzucaj skórę. Ale... To się nie uda. Tak mi przykro. Jednak nie jestem trafionym wyborem. Nie, na pewno się do tego nadajesz. To ja pewnie coś robiłam źle. Nie, to nie ty. Nie umiem cię ochronić. Ani razu się nie udało. Spróbuj jeszcze raz. Nie, nie mogę już patrzeć, jak Desperata ciągle do ciebie strzela, a ja nie potrafię nic zrobić. Ile razy mnie widziałeś? Próbuję od miesięcy. To był 25913 raz. Nie mam pojęcia, co robić. Ale kto by mógł użyć tego mirakulum, jeśli nie ty? Biedronko? O, znalazłaś Adriana. To dobrze, już się martwiłem. Odważny, zdeterminowany?
opiekuńczy? Dlaczego jemu nie powierzysz Miraculum? Dziękuję, że tyle razy ocaliłeś mi życie, Adrien. Idę się ukryć. Na pewno wam się uda ją pokonać. Czy ja coś przegapiłem? Luko Kufen, oto Miraculum Węża, które da ci moc drugiej szansy. Użyj jej dla wyższego celu, jeśli się zgodzisz. Kiedy zwyciężymy, oddasz Miraculum w moje ręce. Mogę ci zaufać? Desperata atakuje moją rodzinę i przyjaciół, więc z przyjemnością pomogę ci w tej walce. Pozdrawiam. Mam na imię Sas i będę twoim kwami. W końcu odzyskałeś rozum. Wątpię, czy Biedronka będzie miała dobre wspomnienia ze współpracy z Adrienem Agrestem. Postaraj się bardziej jako czarny kot. Masz rację. Plak, wysuwaj pazury! Wystarczy, że zawołasz Sas, wężowa skóra. Sas, wężowa skóra! Czarny kocie, to jest właśnie... Serpention. Cieszę się, że jesteśmy w drużynie. Pewnie wolałbyś dostać podkowę podczas pierwszej misji. Kocie! No co ty? Biedronka przyniesie szczęście nam wszystkim. Dzięki. Desperata stoi na szczycie wieży Eiffla. Odbierzmy jej ten punkt widokowy. Przyda się nam kotaklizm. Bez niego nie poradzimy sobie. Do twych usług, kropeczko. Proszę, kotaklizm! Kotaklizm! Kolejną broń wyciąga z futerału od gitary. Musimy zablokować jej do niego dostęp, a potem go zniszczyć. Gotowi? Druga szansa! Druga szansa! Czekaj! Druga szansa! Druga szansa! Druga szansa! Czekajcie, tym razem wiem, co zrobić. Koniec twoich rządów, mała Akumo! Czas wypędzić złe moce! Mam cię! Papa, miły motylku! Niezwykła Biedronka! A co ja tutaj robię? Zaliczone! Historia znowu się powtarza, Biedronko. Ale zapewniam cię, nadejdzie dzień, kiedy to ja ją napiszę od nowa. Dziękuję ci za zaufanie. Byłeś trafionym wyborem, Luka. Na pewno niedługo znów się spotkamy. Spadam! Hmm?
Wiem, że potraktowałem cię nierokendrolowo. Nawet jeśli zjadłaś moje płatki i wypiłaś mleko Fanga, nie powinienem był cię wyrzucać. Wróć, jeśli chcesz, tylko przynoś własne śniadanie. Obiecuję, Jagged. W końcu zrozumiałem, dlaczego Anarka nie chce już ze mną grać. I szanuję tę decyzję. To zamknięty rozdział. Mam rację, Anarki? Pomyliłam się co do ciebie i Luki, prawda? Lepiej szybko dokonaj wyboru, Marinette. Nie zawsze w miłości można mieć drugą szansę. Adrian i Luka też chyba mają prawo wybierać i jeszcze nie podjęli żadnej decyzji.